I widzicie, ojciec Pilci nam powie o tym, żeby odrzucać te lęki. O tym, żebyśmy się nie starali, tak jakby o ludzie, to trzeba tak pewnym być tego, że już Boga kocham. O ludzie, takie mieć 100%. A jak nie mam, to co? To się lękam. I diabeł na tym sobie już buduje wszystko. Samaria. Witam się na kanale Świadomica Pił, z tej strony Stanisław Sadowski. Kolejny tutaj odcinek, piękny. Nagrywa się, wspaniale. No i patrzcie, ojciec Pił mówi coś takiego. Kwestia obecności Bożej miłości w twoim sercu niech cię już nie niepokoi. Odrzuć od siebie niepotrzebne lęki. Ale ciekawe, oczywiście on to już mówi do duszy, która, że tak powiem, żyje w stanie łaski uświęcającej z reguły. Żyje w stanie łaski, poszła do spowiedzi, wyspowiadała się, wyznała grzech z reguły, żyje w tej łasce uświęcającej, a więc żyje w takiej łączności łaską z Bogiem. Teraz możemy oczywiście dochodzić przez czyny, przez takie zmaganie się ze sobą, do jeszcze większej takiej miłości. Ale co mówię, tutaj się spiłem, nie niepokójmy się, nie lękajmy się, eju. Nie zastanawiaj się, jak bardzo kocham Boga. Kocham. Kocham na tyle, na ile umiem. Będę oczywiście w tym chciał podstępować i tak dalej, ale on o tym mówi. Odrzuć od siebie niepotrzebne lęki. Niech ciebie to już nie niepokoi. To można naprawdę tak siebie zadręczać ciągle. Możecie się tak zadręczać, dlatego starasz się, próbujesz dobrze. Bo to może naprawdę dojść do takiego poziomu, ojej, to musi być, już tak ma być po prostu. To ma być taka miłość do Boga, jaką ja chcę mieć. To wtedy będzie autentyczna. No to co? Wtedy, kiedy ojeju, tak stanę tam w centrum Warszawy i po prostu będę krzyczał. Wtedy będzie prawdziwa miłość. No, trzeba czasem pokrzyczeć. Czasem my to robimy w TFP. Fajna sprawa jest, tak? Ale to nie znaczy, że wtedy najbardziej, no, taki najpiękniejszy czyn z reguły. Najwspanialszy. Wtedy się tak dochodzi taki, no, szczytów powołania często, no. Sięga się do szczyty powołania. Twoje pragnienia niech przepełnia coraz większa ufność. A więc widzicie, i to jest piękne, ja ostatnio czytałem właśnie naszego założyciela, profesora Plinio. On pięknie o tym mówi. O tym, że Duch Święty może nas obdarzać tymi darami. Darami to jest zbierzmowanie, może nas jeszcze bardziej ułamać, kiedy dokonujemy aktu zaufania. Aktu ufności. Aktu ufności Bogu. Wtedy on może Bóg, Duch Święty nas działać. Wtedy jeszcze więcej może nam dawać łask, kiedy wykonuje prosty akt ufności. Czy mówimy Jezus, ufam Tobie. Czy ten piękny akt ufam Tobie, boś Ty wierny. Ufam Tobie. Ufam Tobie. Powtarzać sobie w ciągu dnia. Oczywiście z takim no, skupieniem oczywiście o tutaj chodzi. Jest bowiem niemożliwe, żeby dusza, która poświęciła się Bogu, i zawsze zabiegała strumień wody czystej, którą jest miłość, w chwili śmierci miała odejść z tego świata oziębła i wyzbyta pragnienia Boga i Jego miłości. To jest piękne takie no, zapewnienie Ojca Pił. Jeżeli się staramy, żyjemy zgodnie z przykazaniami, żyjemy zgodnie z tym, co Kościół zawsze nauczył, to co tutaj dużo powiedzieć? No? Jest to takie zapewnienie. Tylko przyjęcisz sakramenty i Boże, daj nam, Panie Boże, łaskę tu właśnie. Wiara w to nie obraża Bożej dobroci, która nie tylko nie odrzuca dusz przepełnionych żalem, ale poszukuje zatwardziałych. I to jest ciekawe, widzicie? Czasem myślimy, o, Pan Bóg to jest dla tych doskonałych. On tych zatwardziałych poszukuje. Tych nas też poszukuje po prostu. I tych słabszych, i tych większych, i tych lepszych poszukuje Pan Bóg. Szuka nieustannie. To nie ma tak, że Pan Bóg po prostu szuka kogoś byle jak. On szuka nieustannie. To ja ci spiję, nam to cię pięknie właśnie pokazuje. I więc się nie ma co tam zadręczać. Właśnie ja ci spiję, mówię. Nie ma co tak się zadręczać tym. Nie pozwól pokonać się lękom, gdyż są one dziełem diabła. No i to tak jakby ktoś powiedział, no jak to, no przecież to co, coś tam przeżyłeś, coś tego. Teraz się niepokuje od takich rzeczy rzeczywiste. No. Tak to jest. Diabeł często, z reguły pokusa diabła buduje się na naturze, że tak powiem. Czyli już na jakichś przeżyciach. Czyli diabeł po prostu, zły duch, umacnia jakąś pokusę. Umacnia jakieś trudy, umacnia jakieś lęki, umacnia jakieś strachy, umacnia jakieś już w nas fałszywe przekonania. Albo ten po prostu. Wtedy diabeł właśnie na nas działa. Wtedy on jeszcze mocniej takie rzeczy umacnia.
Wiem, iż nie ma takiej duszy, której miłość byłaby godna Boga. Lecz jeśli dusza czyni wszystko, co jej w mocy i ufa w Boże miłosierdzie, to dlaczego Jezus miałby ją odrzucić? Czyż nie przykazał nam, abyśmy Go kochali z całej siły? Ale to jest ciekawe, jeżeli szczerze kochamy Boga, On nas nie odrzuca. Wow! To jest ciekawe. Ja szczerze kochasz Boga, szczerze się starasz, On Ciebie nie odrzuca. On nie ma czegoś takiego, że Bóg wtedy nas odrzuca. On stara się, zmaga, przychodzi bliżej nas. Niezwykle po prostu. Nie odrzuca nas Pan Bóg wtedy. Patrzcie, to jest takie, no, piękna sprawa po prostu. Pan Bóg nas nie odrzuca. Jeżeli się staramy, zmagamy, od razu nas działa. Od razu nas przychodzi. Nie przestawaj zatem prosić Jezusa, by zajął się tym, co przekracza Twoje siły. Za świętym Augustynem powtarzaj następujące słowa. Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Aha, ale piękne słowa, patrzcie. Nie przestawaj zatem prosić Jezusa, by zajął się tym, co przekracza Twoje siły. Ej, no bo co? Widzicie, to jest ciekawe. Nie ma co tam prosić, jakieś rzeczy często materialne, jakieś słabe, ale prosić Boga o to, co przekracza nasze siły. Może to być, nie wiem, przebaczenie. Ja często mam problem z przebaczaniem, naprawdę. No to jest dla mnie trudne. Wydaje mi się, że przebaczyłem, nie przebaczyłem, wracają jakieś trudy. Widzicie, to jest ciekawe. Trzeba prosić o takie właśnie rzeczy, co nam przekraczają nasze siły. I to nam pokazuje, Pan Bóg chce, więc widać, takie przekraczanie naszych sił. Nie chce jakiejś nam byle jakości, byle czego. Chce, żebyśmy przekraczali nasze siły. I daje ku temu łaski. Daje ku temu po prostu łaski. Daje, to jest ogromna nadzieja. Jeżeli Go o to prosimy, da nam te łaski. To jest piękna modlitwa świętej Augustyna właśnie. Żeby prosić, Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. No i widzicie, jeżeli nie żądamy, jeżeli Bóg ode mnie coś chce, to prośmy o to Boga. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Ciekawe, że trzymamy łaskę, możemy zrobić z łaską wszystko. Z tym życiem Bożym raz możemy wtedy zrobić wszystko. A święta, jeszcze Jan Krzyża, jeszcze pięknie on tak mówi, on mówi coś takiego, że taką mam modlitwę duszy rozmiłowanej napisał właśnie, żeby jeżeli Boże Ciebie, jeżeli nie możesz mi dać łaski, bo nie dokonałem tego, czego chciałeś ode mnie, daj mi to łaskę, żebym zrobił to, co ode mnie chcesz. Żebym mógł trzymać dalsze łaski. To jest piękne. Jak ojciec Piola dzisiaj do piekle daje takie rozważanie właśnie o takiej autentyczności miłości. Potrzeba nam tego. To jest ważne, to jest potrzebne. No i słuchajcie, tyle na dzisiaj. Niech Bóg nas prowadzi. Sława Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e